wspólnie, fantastyczna sprawa. Jak gdzie indziej obserwuję, to się kłócą bez przerwy lub inwestor wchodzi z dużymi pieniędzmi i robi koszmarek jakiś. Głównie... A to nie pierwszy przykład. U nas mamy też piękne inne przykłady. No, czy teraz to będzie można powiedzieć, że perełką Gdyni jest dworek w Chyloni? Tak, Gdynia ma trochę perełek z tego okresu powojennego, po pierwszej wojnie, prawda? Także to w swojej, a natomiast w swojej klasie niewątpliwie. Żadnych wątpliwości. W klasie tych stylu dworkowego okresu międzywojennego.